Dzień dobry, panie Andrzeju. Tak. Jak długo uczył się pan gry na trąbce? 30 lat. Jeszcze orzełka. 30 lat. I sam pan się uczył, czy miał pan jakiegoś nauczyciela? Weź. Andrzej, no masz co? W ciągu kilkuset lat. My dzisiaj wielokrotnie będziemy wracali do historii pożarnictwa. Kolumnę otwiera na kumę naczelnik miejscowej, brawo proszę Państwa, brawo kolumnę otwiera naczelnik miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wolfosiu, pan Bogdan Murzyjewski. Pan Bogdan jest wielokrotnym zwycięzcą ogólnopolskich zawodów powożenia. Zanim proszę Państwa podąża ponad stuletnia w tej chwili sikawka pożarnicza. Ona jest cały czas sprawna na co dzień znajduje się w Łobozu, w prywatnym Muzeum Państwa Kotlickich. Druga sikawka również należy do pana Andrzeja Kotlickiego. Proszę zwrócić uwagę, jest pięknie odrestaurowana, jak jest pięknie zadbana. Tuż za sikawką 30-letni, my na ten samochód mówimy dziadek. Cały czas sprawny z Barkowic Mokre, gmina Sulejów. Te samochody do 1974 roku stanowiły podstawowe wyposażenie jednostek straży pożarnej. Dopiero po nieszczęśliwych wypadkach w Czechowicach-Dziedzicach, kiedy płonęła rafineria, te samochody zostały wycofane ze straży pożarnej, samochody i zestawowe nowocześniejsze pojazdy. Zatem pojazdy samochód miejscowej jednostki z Wolfosia 1967 roku, no myślę, że trudno jest to uwierzyć, jest wspaniale zakonserwowany i cały czas uczestniczy w działaniach gaśniczych. Samochód z Lejkowic, gmina Uszczenica, my na ten samochód popularnie mówimy Tola, popularnie mówimy Beczka, 2500 litrów wody. Nowe nabytki Państwowej Straży Pożarnej z Piotrkowa Trybunalskiego. Pierwszy samochód na podwozie Wielcza, prawie 5000 litrów wody i to nasz najnowszy nabytek. Proszę spojrzeć ten z tymi numerami operacyjnymi 331-26. Samochód, który ma 4,5 tysiąca litrów wody z przodu, ma taki system straszenia, który umożliwia mu wjazd w strefę objętą pożarem. Ma marz oświetleniowy, ma dużą wydajność autopompy. Ma komfortowe warunki do pracy dla załogi. Zanim pójście z Łodzi w samochód proszkowy, jednocześnie taki samochód, który ma dużą wydajność piany, dużą wydajność wody, najnowocześniejszy w tej chwili pokaz, jak ma straż pożarna. I goście z Warszawy, z Komendy Stołecznej, samochód amerykański, który jest również na wyposażeniu gminy miejskiej z Łodzi, Mega City. Samochód ratownictwa drogowego, szczególnie wykorzystywany tam, gdzie dochodzi do trudnych, skomplikowanych wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych. Wtedy musimy dysponować
na teren praktycznie całego województwa za pośrednictwem wojewódzkiego stanowiska kierowania i ratownictwa, koordynacji ratownictwa z Łodzi właśnie. Dochodziło do takiej sytuacji, że niejednokrotnie ogień trawił całe miasto. Tak było na przykład w 1531 roku, kiedy ogień strawił prawie całą część ówczesnego Piotrkowa, ale najbardziej popularną metodą było podawanie wiadra napełnionego wodą. Były drewniane, więc jeżeli powstał taki pożar przy małej skuteczności gaśniczej, kiedy system ochrony przeciwpożarowej nie był zorganizowany, więc i ta skuteczność nie mogła być dobra. Brawo może, proszę Państwa, dla dzieciaków, spróbujmy ich dopingować. To są małe szkrawy, które biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Na tym stadionie osiągają piękne wyniki, startując według regulaminu międzynarodowej organizacji. W tym roku za kilka tygodni również dzieciaków będziemy mieli okazję zobaczyć na tym stadionie. Przewożące materiały niebezpieczne, przewożą różne substancje i jeżeli mamy skutecznie interweniować, mamy ograniczać strefę zagrożenia, strażacy bezpośrednio wchodzą w takich ubraniach gazostrzelnych i likwidują wyciek czy rozlewisko materiału niebezpiecznego. I ostatni, nasi koledzy, to są płetwonurkowcy. Nie ma mocności telefonicznej z Makarem. Wiadomo, że nasze zbiorniki są zimne, więc jeżeli się chodzi na wymogi 15, to jest specjalne ubranie, które zabezpiecza przed utratą ciepła. Dziękuję serdecznie kolego. Gorące brawa, byli sami widoczni z daleka, że dzieje się coś złego. To samochód ratownictwa technicznego. Samochód, na którego wyposażeniu znajdują się urządzenia do rozpinania konstrukcji, tak aby uwolnić osobę poszkodowaną. Zwróćcie Państwo uwagę, ten samochód się pali. W środku jest osoba poszkodowana, więc strażacy samochodu ciężkiego z Wielczą, tam jest kilka tysięcy powodu, natychmiast po rozwinięciu muszą podać
pianę, aby ten pożar szybko i skutecznie ugasić. Oczywiście zewnętrzne, żeby po prostu inny pojazd nie wjechał w tą grupę strażaków, rozstawia się bariery. Zatem teraz strażacy zrobią wszystko, co w pomocy, aby uwolnić tę osobę poszkodowaną w wypadku. To znaczy będą używane sprzętu, które jest na wyposażeniu samochodu ratownictwa technicznego, ratownictwa drogowego. Nożyce hydrauliczne, rozpieraczki do rozginania konstrukcji. Odcina się drzwi, odcina się smyczki tak, aby tą osobę lepiej wydobyć z tej strefy zagrożenia. Również wykorzystywane są szkoły, które są bezpieczne i sami. Te mają bardzo wciążą efektywność, dlatego że tarcza obrotu jest projektowana w 2016. Obrotu w ciągu minuty, zatem wszystko można właściwie przeciąć z sal, kamień i innych twardych materii. Teraz Państwo będą przyszły strony, te kluki są prezentowane, żeby można było sprawnie i szybko taką osobę poszkodowaną uwolnić. Strażacy, proszę zwrócić uwagę, stosują hydrauliczny sprzęt do rozwijania konstrukcji. Ale przeważnie w tego typu wypadkach ten sprzęt jest niezastąpiony. Są również urządzenia do rozwijania pasu, do rozwijania metalu, do oczyszczenia kolumny. Lekarskiego, czyli udzielamy poszkodowanym pomocy do czasu przyjazdu specjalistycznych ratownictwa medycznego. Kiedy przyjeżdża lekarz z karetką, przekazujemy poszkodowanego służbom medycznym. Możemy współpracować z helikopterami. Za chwileczkę Państwo zobaczycie pokaz ratownictwa wysokościowego w wykonaniu helikopterów policyjnych, helikopteru 25. Brygady Kawalerii Wojska Polskiego. Widać w tej chwili, jak strażacy uwalniają tego poszkodowanego samochodu. Gdyby doszło do takiego wypadku w Piotrkowie, w samochodzie w szpitalu wojewódzkim, w oddziale ratunkowym, podaliśmy się na kilka informacji, że tak, trzeba przygotować lot operacyjny na tym oddziale ratunkowym, żeby jak najszybciej tej osoby przeprowadzić operację, nawet jest powołany oddział ratowniczy. Tam będzie zbudowane lotnisko, gdzie będą mogły również lądować śmigłowce. Czekamy na helikopter, to jest helikopter z Łodzi, który odbierze osobę poszkodowaną, uwolnioną z tego pojazdu.
Faktycznie co jest stan osobowy, to jest ważne, bo przeszkolonych mają torby medyczne, zestawy medyczne i samodzielnie również mogą prowadzić takie działania. Poza oczywiście jednostki ochotniczych straży pożarnych bez tego systemu przybyć trzy roboty, dlatego że wielokrotnie gaszą na terenie Brawo. Udało się zrzucić dach, gaszą pożary w ilości 70-80 na terenie powiatu. Widać, że radny jest przymocowany do specjalnych nosi. Muszę zwrócić uwagę, że jest odłony policji. Z pogotowia ratunkowego do czasu przybycia na miejsce zdarzenia lekarza z pogotowia ratunkowego. Mamy na swoim wyposażeniu również jednostki ochotniczych straży pożarnych. Mają na wyposażeniu takie zestawy ratownictwa PSP R1. Podaje się tlen, wykonuje się wszystkie czynności takie, które umożliwią przeżycie rannemu wypadku. Proszę Państwa, musimy troszeczkę improwizować chłopca, a później kolega, pan kapitan Makary Szulc, zejdzie jeszcze raz, pokazując jedną technikę ratownictwa wysokościowego z psem. Teraz nasi strażacy z Tomaszowa Mazowieckiego muszą podejść pod miejsce.
pracy ze specjalistycznych grup, w tym przypadku ratownictwa wysokościowego. Kiedy mówiłem, kiedy powstała Państwowa Straż Pożarna w 1900. W tym celu do likwidacji zagrożeń wykorzystywane jest ciężki samochód ratownictwa technicznego. Właśnie są stosowane udania ochronne, takie jak Państwo przed trybuną mieliście okazję za wysokościowym. To właśnie dzisiaj koledzy z tej JLG, z tej ekipy tych asów ratownictwa wysokościowego robią te trudne, skomplikowane zadania. Jest jeszcze przekazana do karetki pogotowia. Karetka pogotowia odjeżdża do szpitala, tam gdzie jest najbliższy oddział ratunkowy, gdzie czekają lekarze, aby udzielić pomoc tej osobie i przeprowadzić do nas sieci. Nawet skomplikowane na teraz. Śmigłowiec nawróci i zobaczymy jeszcze pokaz ratownictwa wysokościowego. Makary, jeśli może chcę podejść pod trybunę, wiemy, że jest łagodny, nikomu krzywdy nie zrobi, a Państwo zobaczycie, jaki to jest fantastyczny pies. Makary, jeszcze przylepitał. Proszę Państwa, za chwileczkę zacznie się pokaz innych technik grupy ratownictwa wysokościowego. Ten pokaz odbędzie się tutaj na tym wielkim potem.
chwileczkę i zgodnie z naszymi zapowiedziami z tyłu, tam na tym bocznym boisku wyląduje ten wielki śmigłowiec Mi-8. Przede wszystkim pomagają nam przy tych wszystkich zdarzeniach. Szanowni Państwo, mamy niespodziankę. Pokaz ratownictwa wysokościowego będzie komentował dla Państwa wyjątkowy gość, strażak Państwowej Straży Pożarnej z Pabianic, uczestnik drugiej edycji bardzo popularnego programu rozrywkowego emitowanego na antenie jednej z telewizji prywatnych, na antenie Polsadu. To był program Big Brother. Jest z nami z Pabianic Jurek Kulicki. Dzień dobry, witam wszystkich wolbożan i wszystkich gości, którzy są tutaj z nami, którzy podziwiają pokazy strażaków. Za chwilę pokaz moich kolegów z jednostki, z grupy ratownictwa wysokościowego. Kilka słów o tej grupie powie tutaj. Specjalistyczna ratownictwa wysokościowego powstała w 1991 roku. Wśród tej grupy znajduje się kapitan Arkadiusz Bilski, też as tej grupy, dlatego że Arku, pokaż się, gdzie jesteś. Pomachaj nam. Proszę Państwa, kapitan Arkadiusz Bilski na przełomie lipca i sierpnia z innym strażakiem z Piotrkowa Trybunalskiego, z kapitanem Andrzejem Tomickim, będą startować w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych, które odbędą się, tak jak powiedziałem, na przełomie lipca i sierpnia w Barcelonie. Także wybitna postać, wybitna osobowość, wielki sportowiec, wielokrotny mistrz województwa i kraju, również w pływaniu, płetwonurek, ratownik wysokościowy. Jurek Kulicki będzie komentował tutaj to wszystko, co się będzie... Ratując im życie, także grupa jest, ma się dobrze, ćwiczy cały czas, a w momentach, kiedy jest bardzo potrzebna, działa. Za chwilę ratownicy zademonstrują, pierwszą akcją będzie zjazd z wysokości około 30-40 metrów z psem. Psy w naszej grupie są również bardzo potrzebne, jest to grupa ratowniczo-poszukiwawcza. Psy bardzo często, jak tu widzieliście Państwo przed chwilą, są opuszczane na teren akcji za pomocą śmigłowców. Te psy są specjalnie szkolone, specjalnie trenowane. Nie boją się wysokości, współpracują z ratownikiem, odnoszą również sukcesy. Za chwilę Państwo zobaczycie, ratownik, przewodnik razem z psem zostanie wyniesiony do góry i za chwilę nastąpi zjazd. Tutaj przypomnę, że pieski, które są w naszej grupie, są pełnoprawnymi funkcjonariuszami, tak bym to powiedział. Pies, który obecnie zostaje wynoszony do góry, nazywa się Bilbo. Pies kapitana Szulca to po prostu macho. W wypadku macie Państwo akcję symulacyjną. Piesek spokojny. Za chwilę przystąpi do działań ratowniczo-poszukiwawczych. Proszę Państwa, brawa dla psa Bilba i jego przewodnika. Teraz Państwo będą oglądać technikę desantu ratownika. Tak zwany zjazd szybko.
Ratownicy w ten sposób bardzo szybko docierają do miejsca zdarzenia. Są to techniki powszechnie stosowane w alpinizmie. Jesteśmy szkoleni przez fachowców. Obecnie posiadamy już własnych instruktorów. Lina powszechnie stosowana, technika powszechnie stosowana w jednostkach specjalnych. Wejście przy pomocy dwóch przyrządów. Wygląda to jak po prostu wejście po schodach. Jest to bardzo trudna technika, wymagająca dość dużo siły, wprawy i oczywiście wiele, wiele lat ćwiczeń. Mieliście Państwo znów w akcji kapitana Makarego Schulza, tym razem solo. Brawo dla kapitana Schulza. Kolejna technika zjazdu ratownika, troszkę niebezpieczna, ale jakże efektowna. Jest to zjazd głową do dołu, również często stosowana podczas lokalizacji jakichś trudnych i niebezpiecznych zdarzeń. Jasne, zaraz. Teraz proszę Państwa, zobaczcie technikę. Jest to symulacja akcji. Ratownik uwięziony na linie, potrzebujący pomocy. Często trenujemy takie techniki na wszelki wypadek. Właśnie drugi ratownik zjeżdża na sąsiedniej linie do ratownika poszkodowanego, wepnie go we własną uprząż, we własny osobisty sprzęt, następnie odetnie od liny i sprowadzi bezpiecznie na ziemię. Jest to technika bardzo niebezpieczna, ale jakże potrzebna. W wypadku takim kapitan Makary Schulz osobiście uczestniczył, ratując poszkodowanego pracownika w jednej z elektrociepłowni, który zasłabł wewnątrz komina, sprawdzając jego szczelność. Makary Schulz wówczas właśnie w podobny sposób uratował człowieka, bezpiecznie ewakuując go na ziemię. Za chwilę Państwo zobaczycie ten ostatni element, czyli odcięcie. Proszę Państwa, trzeba dodać o tym, co mówił Jurek Ulicki, że to było na wysokości kilkuset metrów. To naprawdę trzeba mieć wielką odwagę, profesjonalizm i odpowiednie techniki, umiejętności, doświadczenie, żeby coś takiego wykonać. Proszę Państwa, ratownicy bezpiecznie umiejscawiają się na ziemi. Ratownik został uratowany. Proszę Państwa, wielkie brawa dla ratowników z grupy ratownictwa wysokościowego w Łodzi. No i wypadałoby dodać, że oczywiście wielkie brawa dla tych pięknych, wspaniałych, niepowtarzalnych psów. Prosimy o brawa. Proszę Państwa, zakończył się pokaz. Będzie ostatni ratownik z Łodzi, z JRG, z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Łodzi, numer 10. Dziękujemy bardzo, gorące brawa. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego etapu naszych pokazów, gdzie zaprezentujemy najnowocześniejszą technikę gaszenia pożaru przy wykorzystaniu urządzenia do impulsowego gaszenia pożarów IFEX 3000 z szybkością kilkuset metrów na sekundę. Proszę zobaczyć, strażak ma opuszczoną przyłbicę, z tyłu ten aparat noszakowy podchodzi do palącej się tacy i oddaje jeden czy dwa strzały. To będzie litr lub dwa litry. Myślę, że ten pożar powinien zostać zniszczony. Zasada działania jest taka, że jest bardzo duża siła uderzenia. Rozdrobnienie prądu wody, które mają mikroskopijne
parę godzin właściwa mamy praktycznie dużego wachu. Po pożarze 6 strzałów to było tylko 6 litrów wody, więc proszę Państwa, proszę sobie uzmysłowić, jak nie są skuteczni i potrzebni podczas gaszenia pożaru. Proszę Państwa, ale niektórzy z naszych gości muszą spróbować, dlatego że oczywiście udało się. Proszę, aby pan poseł, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmowej będzie miał okazję sam przekonać się, jakie jest to urządzenie skuteczne, ale też w pewnym sensie trudne w obsłudze. Widać, że pan poseł założył już aparat koszakowy na plecy. Prądownica jest już w ręku. Uwaga tylko na odwrót. Proszę stanąć w rozkroku i zaczynamy. Jeden strzał, jeden litr wody, woda rozdrobniona do mikroskopijnych rozmiarów. Z impetem uderza w strefę spalania, odbiera tlenek w strefy spalania. Liście z dniem płomień odbierają w domu tlenu powietrza do strefy spalania. Dziękujemy bardzo, gorące brawa. To był kawałek gaszenia pożaru, jak jest na wyposażeniu jednostek państwowej Straży Pożarnej, w tym tylko w Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Pan poseł, dziękuję bardzo. To urządzenie polskiej konstrukcji, opatentowane przez dwóch polskich inżynierów. No i zaraz Państwo zobaczycie, jak układ wydechowy. Poza tym badania dowiodły, że piana wytworzona przy użyciu spalin ma dużo lepszą jakość niż piana wytworzona przy użyciu tego zwykłego. Thank you.
którzy mają jakieś kropinki, zapraszam tutaj, w drogach jest wjazd w drabinie 37-metrowej. Ta drabina przybyła do nas Pruszkowa, ale proszę Państwa, takie drabiny, które sięgają najwyższych kondygnacji budynków mieszkalnych, 11 kondygnacji sami w Piotrkowie, tam przodem, w kolejnym miasta. Chodźcie dzieciaki tutaj, to znalazł koneczkę, bardzo proszę, jak wam jak wstępnie. Będzie również konkurs i walka o nagrody. Będzie to oczywiście odbywało się z pełną asekuracją. Ten, kto ułoży najwięcej skrzynek, wygra, i teraz uwaga, rower górski. Główna nagroda dla... Pomaga już zaobserwować to, że ta woda została nalana. Kto skończy konkurencję, zapraszam do drabiny. Tak dokładnie wyglądają te przeszkody w czasie zawodów sportowo-pożarniczych jednostek straży pożarnej, zawodów młodzieżowych rozgrywanych według międzynarodowego regulaminu CTIF. Proszę Państwa, zobaczcie, na samym początku dziewczynka startuje. Gotowi? Start. Przeskok przez płotek. Teraz przeczołganie się do tunelu. Następnie mało równoważnie trzeba później przebiec i spróbować wlać wodę jak najszybciej do oporu. Proszę bardzo, zajmuję pozycję wyziąca i już się zbieram 2 metry na lewatki. Małe dzieciaczki z Wolborza, które również będą jeździły na drabinie. Nie wozimy dorosłych, tylko dzieciaki, bo to jest nagroda za znalezienie piłki w pianie. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego etapu. Proszę samochód ze Zgierza, podnośnik, żeby podjechał na Murawę. Tam Jurek Kulicki, przedstawiałem wcześniej naszego kolegę z Pabianic, uczestnik programu Big Brother drugiej edycji. Będzie prowadził konkurs polegający na tym, że kilkunastu ludzi, którzy się zgłoszą jako pierwsi, odważni ludzie, będą mogli wchodzić na skrzynki, które są tam przygotowane jak najwyżej pod kieszeni za trzaśnikami przy podnośniku. Kto ułoży najwyższą wieżę z tych skrzynek, wygra rower górski. Proszę Państwa, bardzo proszę o opuszczenie płyty stadionu. Powtarzam, zostają przy drabinie tylko dzieciaki, które wylosowały piłki, i młode dzieciaczki, które robiły pokaz sprawności sportu pożarniczego. Osoba, która będzie na tyle odważna i spróbuje podjąć tą próbę, będzie podwieszona do podnośnika za pomocą liny i zatrzaśnika i spróbuje podjąć to wyzwanie. Tak jak powiedziałem, wygrywa ten, który ułoży największą skrzynię z tych. Największy gospodarz dzisiejszych uroczystości, pan wójt gminy Wolborz, Henryk Sen. Kochani, Jurek Kulicki, uczestnik edycji Big Brothera, zaprasza na wszystkich śmiałków, którzy właśnie korzystają z tego samochodu, z powieszanej liny, będą mogli ułożyć wieżę z tych skrzynek. Tą wieżę z tych skrzynek, myślę, że powinno się tam znaleźć z 15 odważnych. Jurku, pokaz polegający na wieży z tych skrzynek. A tutaj Brawo! Brawo! Brawo!
Konkurencja jest bardzo Jurek, druga osoba, redaktor naczelna Kuriera, jest gotowa. Teraz to
Proszę Państwa, kolega nie ma problemu. Tomasz, dziękujemy. I następny zawodnik.
Mariusz! No proszę Państwa, tutaj idzie zawodnik na rekord. Czywy! Ósma skrzynka. No lekkie jest zachwianie, ale zawodnik się trzyma. Dziewiąta. Nie bój się, idzie się. Stoi. Tomej. Tomej odjeżdża. Oto! Brawo, brawo. Jest dużo problemy. Siema, siema! No troszkę się śmieje. Jest zaniżona. Ale on tu jest siema jeszcze. Ja co do góry? 10 skrzynek stoi. Siema! 11. Publiczność dopinguje. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, jest 12. 3 skrzynki do rekordu. Hop! O! Cekła go! Patrz, cekła! Jest 13. Stoi 13. No i emocje, proszę Państwa, osiągają. No niestety! Ale był blisko! Tomek tak jak już radziutki, ale już teraz lepiej. No ten tendenci nie odpuszczają, nie odpuszczają. Dziewczynom troszkę pomagamy. Hop! 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 Hop
13 maszynka jest. Mikołaja. Za chwilę rower wręczy mu pani dyrektor tutejszego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury. Witam dzisiaj wszystkich Państwa. Ten piękny rower, Tomku, ufundował właściwie prawie sąsiad Twój, bo i pani Maria, i pan Krzysztof Kopańscy. Znasz? A jaki sklep oni prowadzą razem? ABC. No, czyli zgadza się wszystko. Gratuluję Ci bardzo, bardzo serdecznie i gorąco i mam nadzieję, że on będzie Ci służył. A w której Ty klasie jesteś? Czwartej. A masz już kartę rowerową? Tak. No to wszystko gra. Proszę bardzo, rower jest Twój. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor, gratulujemy Mikołajowi i dziękujemy bardzo Pani Marii i Panu Krzysztofowi. To są ludzie wielkiego serca, wielką radość sprawili temu chłopcu, ale zarówno 20 innym dzieciom, które startowały w tym konkursie. Takich ludzi potrzeba i trzeba ich cenić. Dziękuję Pani Krzysztofie i Pani Mario. Dziękujemy.